Louis, jak i Alice grali w Half-Life. Man, I feel like I'm Gordon Freeman. One thing video games have taught me, good shit always comes in bins. Słynny zainfekowany kierowca wyścigowy wspomniany wielokrotnie przez Alice'a i coacha, Jimmy Gibbs Jr. ma 5% szans na spawn obok swojego pojazdu w finałowym rozdziale kampanii Dead Center. Jimmy Gibbs Jr. ma 3000 punktów zdrowia, lecz można go zabić jednym uderzeniem broni białej, strzałem w ciało z magnuma lub poprzez eksplozję. Potrafi on zaślepić gracza benzyną oraz nie da się go podpalić. Oprócz specjalnych zainfekowanych, zombie ze słuchawkami, jak i Jimmy Gibbs nie zwracają uwagi na tykające bomby. Postać Tyrisa serialu The Walking Dead grana jest przez aktora głosowego coacha. Left 4 Dead miał oryginalnie nazywać się Terror Strike. Akcja Lefta odbywa się w październiku 2009 roku. Film Zombieland miał być oryginalnie powiązany z Leftem, lecz twórcy tej gry nie zgodzili się na współpracę. Wszystkie DLC do Lefta są darmowe na Steamie, lecz na konsolach każde z nich kosztuje 7 dolców. To głównie przez zasadę pobieranego kontentu wymagającej ceny na Xboxie oraz PS-ie.